Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol i na tej farmie wiatrowej ostatnio miały miejsce moje sukcesy, więc może w tym odcinku, kurczę, poprawimy się. Też poprawimy, że to się powtórzy po prostu jeszcze raz i statystyka się poprawi. Więc stwórzmy akcję raz jeszcze. Do listy doszło parę... Ej, no stop. No właśnie, nie moje, tylko zaznaczone. No, ten błąd popełnił. Anti-Gravity World 2 może. Co wy na to? Od kogoś, kto się szczyci ksywką Unspoken, ouch. Ale bo co tam jeszcze zostało? Tutaj to już, to znamy dobrze z poprzedniego materiału. Co tam jeszcze? Epic Loop. O kurde! Może to. Ale dobra, po kolei, Anti-Gravity Wall, bo się naprawdę pogubię jeszcze. Ja to zbyt dobrze nie wyszło, później bym grał, kurczę, drugi raz to samo i bym miał takie delikatne déjà vu. Uczucie, że to już, kurczę, było. A dobra, żeby teraz tylko inni się płasili. Bezkontaktowy? Pewnie, że nie. Oczywiście standard. Większe jaja. So wax. Dwa okrążenia, niech będzie, pogoda ładna, bla 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 bla. Wyłączyć niestandardowe pojazdy. No i jedziemy z koksem. Wysyłamy zaproszenia, czekamy. Jedziemy. Nie, chyba jednak Anti-Gravity World numer 2. Nie ma wzięcia. Dużo zaproszeń, nikt nie dołącza. Więc wychodzimy, oszczędzamy czas, bo naprawdę niewiele mi go już teraz zostało. To jest ostatni odcinek, jaki nagrywam w trakcie tej sesji nagraniowej. Więc wybierzemy kolejną akcję, której jeszcze nie graliśmy. Po prostu, żeby poziom fanów w odcinku był zachowany na należytym wysokim poziomie. Przechwyt w czumasz? Nie, myślałem, że w chmurach. Ło, to jest tyle nagród? Nie, sorry. Tylko jeden z nagrodą, a reszta to świry. Nie? Akcje. Online. Akcje. Swóż. Zaznaczone. Wyścigi. Epic Loop. W takim wypadku. Rozpoczynamy. Zaraz zaproszenia wysyłamy i później grzecznie czekamy. Na rozwój wypadków. Kontaktowe oczywiście. Radio oczywiście inne. Zgoła inne zupełnie. Dobra, dwa lupy tylko. No niech będą. Zatwierdzamy, wysyłamy, czekamy. Jest! Mamy pierwszego chętnego. Na 109 poziomie. A w ogóle stunting Epic Loop. You think you're a badass stunt driver? Well, put your money where your mouth is and prove to your friends you're the illest stunter out there. Dobra, czyli tipsy się nie zmieniły. Czyli the loop might be easier in first person view. Akurat to jest ciekawe. Non-contact recommended. No ale kontaktowy włączyłem. Większe jaja. Nie, no dobra, możemy w dwójkę wystartować, mi to nie przeszkadza, więc ja tam timera nie będę przedłużał. Chyba, że później, tuż po rozpoczęciu, kurczę, coś złego się wydarzy. Nie! Jest! Dobrze, jeszcze kolejny śmiałek się znalazł. Dobra. Czekamy grzecznie. Jeszcze 30 sekund. O cholera, ej, wow. Ale się pojawiło graczy nagle. Ale spoko, dobrze, im więcej, tym lepiej. Tylko, kurczę, przypominam, kontaktowy włączyłem. Będzie spychanie. O, shit. Dobra, jeszcze czuję te jaja. Znaczy nie, że czuję jaja, że gdzieś tutaj mi ktoś z buka podrzucił. Nie, nie w tym sensie. Po prostu już wyczuwam walory humorystyczne tego wyścigu, który będzie miał miejsce za chwilkę dosłownie. Tylko inni muszą dołączyć. Jeszcze trzech, dwóch, jeden. Kurde, dwóch, trzech. No shit, no. Dwóch. No. My accent Fox. No trzech, czterech. To ja pierdzielę. No come on. No teraz się tamci rozmyślą, no. Ale nie wiem, czy oni zdają sobie sprawę z tego, że to jest kontaktowy w ogóle. No co, mogę kliknąć graj? No trwa dołączanie gracza, no kurde. Ale pozostał jeden, no. Jest! Jedziemy z tym koksem. Tylko dwóch gości niezrzeszonych w żadnej ekipie. Też wysokie dosyć rangi, ale ja mam jedną z nie, no dobra, może jestem w połowie stawki, jeżeli chodzi o wyższość rang. Entity. Tym idzie mi dobrze. Potwierdzam. Cholera gorzej, jak są niestandardowe włączone. O, to może być krucho. Bo
bo oni będą mieli zdecydowanie lepsze pojazdy. Dobra, 700 baksów. Gotowość do gry określona. Statystyka piękna, ale chyba ją spieprzę teraz, niestety. Dobra. Koncentracja. Pięść mistrza Zen. I om. Nie, no dobra. Nigdy nie poznałem tajników medytacji. Trochę się boję, gdzie mogę zabrnąć wewnątrz siebie po prostu. Co tam znajdę. No, czasami lepiej nie wywoływać wilka z lasu. Piękny podchod muzyczny. Ja mam tylko to. Ale dobra, żeby się udało ruszyć z turbo. Więc spokojnie, 3, 2, 1. Poszedł, dobra. Ale teraz turbo już naprawdę za każdym razem się udaje. O, ten, tak, niestandardowe są włączone. Ale spoko, przypominam kontaktowy. Kurde! I zapłaciłem za to najwyższą cenę, się okazuje. Tam był karambol, nie wierzę. Widzieliście to. Przecież oni tak będą opuszczać ten wyścig zaraz. Ej, widzieliście to? Czy jemu się udało przejechać? Koleś, spieprzaj. Spieprzaj. Odsuń się. Nie, zdążę? Nie zdążę. Cholera. O, shit. Jest! Dobra, wyląduj. Gdzie jest kolejny? Tam na ziemi? Tak jest. Dobra, nie wierzę. Tam, ale flipy. Czyżby zakończone eksplozją? O kurde. Bo to się tak musiało skończyć. Dobra, pięknie. Ręczny, pięknie. Kurczę, tam, piechol, tam. Szlak. Ręczny, dobra. Za mocno, ale szósty. Co prawda dopiero szósty, ale... Ale... Kto wie. Może będzie lepiej jeszcze. Dobra, ale teraz już opanujmy to zawczasu. Wtedy to było na fuksie. Dobra, świetnie. Już piąty, już się pniemy po szczebelkach kariery coraz wyżej. Co mnie spychasz, kurde, świnio. Świnko przebrzydła. Dobra, daj się ustawię w tunelu za tobą. Dobra, no i... Shit! Raczej nie tym razem, Biehol, raczej nie tym razem. Więc bum, wylądujmy na dachu. Więc nie będę musiał nawet teraz czekać, aż pasek od respawnu, odrodzenia się napełni. To jest komiczne, jak oni tak latają. Latają samochody i spadają, bo ktoś włączył kontaktowy wyścig. Shit. No, o, dobrze, świetnie. Nie mówcie. Nie mówcie, że go nie prze... Ej, nie, dobra, przejąłem go chyba. Tak, zgarnąłem go, tak jest, dobra. Jest szansa. No, dobra, to można było zrobić lepiej akurat, piechol. Ale dobra, przynajmniej teraz zaoszczędzę za chwilkę, bo oni tam lecą w powietrzu właśnie pewnie, a ja tutaj już sobie skręcam ładnie dziarsko. O, auto troszeczkę uszkodzone. Co nie jest wcale dobre, ale... Dobra, oszczędzajmy kolejne sekundy. A nie, stop, tu jest checkpoint, kurde. Tak się wycwanił, no ale obracaj go, jeszcze. No pro! No nie! Dobra. Timer? Czy ja słyszałem timer tam w tle? Nie, jeszcze spokojnie. Jeszcze luzi. No ale kurczę, jestem szósty! Czemu szósty? Co mnie spychasz tej? Zaraz obrócę. No! Byłem przed nim! Tak jest! Chyba byłem przed nim. Ułamki sekund teraz nas dzielą, jeżeli on tam faktycznie... Jeżeli to faktycznie był on. Dobra, ale 17 sekund im pozostało, żeby na dokończenie tego. Ja tam trzymam za nich kciuki, ale... Może poobserwujmy gościa ze 109 rangą. Tego, który dołączy jako pierwszy, no widzę, nie. Zawiesił się w powietrzu. No i takim kadrem zakończył ten wyścig. Na szóstej, nie no, na szóstej pozycji to ja zakończyłem. Oni niestety did not finish. Okej, Kafel 200. Niezbyt dużo, jak za szóste miejsce. Nowa BMX 23 z Southside. Southside? Tak tam było? Napisane? Kurde, nieźle. Ale nie, spoko wyścig. Podobało mi się, może być. Tylko, że tym razem uderzę znowu do swobodnej rozgrywki. Oni mogą sobie próbować drugi raz tutaj zagrać, spoko. Nie bronię nikomu, ale ja spróbuję jednak inny jeszcze. Jakiś wyścig spróbować. Może teraz tamten, który na początku próbowałem, będzie miał większe wzięcie.
No nie, no trójką do Santos nie, na pewno nie. Stuwa, że nie. No tam ci chcę jeszcze raz, tam ci się podzieli, no ale wrzućcie mnie do swobodnej. Serio, nie chcę brać udziału teraz w żadnym wyścigu. Znaczy żadnym z tych wyścigów. Przez co wypuśćcie mnie do gry swobodnej. No tam, gdzie właśnie wrzuciłem głos. Znaczy nie właśnie, na samym początku, do pierwszych zadanych głosów tutaj. Ale znając praktyki preferowane przez Rockstar, wejdziemy jednak do trójkąta Los Santos. Mech. No dobra, come on, no dalej, bo już troszeczkę zaraz zawiesiliście się na tym ekranie. A no poszli tam wszyscy oprócz mnie, więc czemu mieliby, kurczę, nie wypuścić mnie po prostu do swobodnej rozgrywki, tak jak bardzo chcę. Ach, ci tam opuszczają. A ci tu się kiszą, no kurde! Co jest grane? Zaraz serio, naprawdę zaraz zrobimy to inaczej. A ten tu rzuca głosami, kretyńczyk. Weź się uspokój! No, jesteś pieprzonym czasowstrzymywaczem teraz, tyle ci powiem. No, ale spokojnie, nie reagować, to się zaraz znudzi. No, oby! Się znudził. No, to się zaczynają opuszczać grę, widzę, już zadziałał im na nerwy wystarczająco. I powoli też zaczyna działać na moje. Ekida, przerzucę tutaj z nim. Co? Dupa. Czy może jednak coś się stało? Coś się dzieje. Kurczę, żeby faktycznie nie odświeżyło tylko, no. Nie, tylko do Santos, bankowo. A jednak to. A może ja ich wstrzymywałem do tego, bo chciałem iść do swobodnej rozgrywki. Dobra, więc teraz w tym miejscu można zrobić tak. Wyjdź. Gdzie jest wyjdź? Ustawmy im tak. Right. Na 8 okrążeń. Z samochodami, kurde. Terenowymi. Ruch uliczny włączony. W poziomie wyścigu włączone. No, życzę powodzenia. Wysyłaj zaproszenia i graj. Wróć. Wyjdź. Nara. Niech ktoś sobie pozmienia. Bo oczywiście host będzie miał prawo zmiany. To nie jest taki masakryczny trolling z mojej strony, że ich zostawiłem z rajdem na 6 okrążeń terenowymi pojazdami. Co to nie. Spokojnie, ale i tak. W sumie niepotrzebny, kurczę, objaw frustracji z mojej strony. Po prostu starczyłoby, żebym mógł wjechać na ksywę tamtego gościa i go zaraportować za bycie piździfają. No co, pewnie, pewnie większość z was nie słyszała nigdy określenia piździfaja. No, to nie dziękujcie. Nowe słowo w waszym słowniku. Chodzi to o to, że ktoś denerwuje i do tego wykazuje się brakiem odwagi i rozwagi jednocześnie. Piździfaja. Dobra, mamy jeszcze czas w tym odcinku na coś? Czy ta piździfaja zabrała cały potrzebny czas na nakręcenie odcinka? No dobra, nie? Jeszcze według moich obliczeń, jeszcze może jedna akcja może jeszcze wystarczy, żeby zamknąć ten odcinek należycie, więc stwórzmy z zaznaczonych wyścigów coś. To było. To też. To było. To też, kurczę, czyli zostaje faktycznie tylko... Anti-Gravity Wall numer 2. Dobra, spróbuję rozpocząć tą akcję, może znajdę chętnych, ale jakby się miał nie udać, kochani, to niestety na tamtej jednej akcji poprzestaniemy w tym odcinku. Bo mój czas naprawdę stopniał masakrycznie już teraz. Mój czas na nagrywanie oczywiście. Mam nadzieję, że czas do końca życia jeszcze, kurczę, tam, no, że sporo go zostało. 25 lat na karku to nie jest jeszcze moment, żeby myśleć o umieraniu. Prawda? No. Okej, okay, ale kciuki trzymane, mam nadzieję. Kontaktowe oczywiście, 2 krążenia, super samochody, południe, ładna pogoda, ruch uliczny, a włączmy. Poziom wyścigu, nie. Niestanowione pojazdy też nie. Wyrównanie, tak, cień, tak. Nie pop. Na pewno nie pop. Soax, jedziemy, zapraszamy, czekamy. Okej, okay, widzę, jesteśmy na dobrej drodze, ale czekamy dalej. Bo już zdążyłem papierosa odpalić. Ba.
No dobra, jest wystarczająca ilość graczy, żebym nie musiał przedłużać czasu, więc jedyne co muszę zrobić teraz to zgasić papierosa, ale to jeszcze za sekundkę. Spokojnie. Już to drogie rzeczy są. Trzeba palić do końca. Dobra, no to NTT oczywiście, a cóżby innego. NTT, ekipa, salut. O, pokażmy im. Hello. Dobra, kontynuuj. 660 baksów. Widzicie to auto z tyłu? Co tam się działo? Ale co on robił? Nie wiem, mam nadzieję, że on bansuje w rytm muzyki, a nie dokonuje aktu samogwałtu. Bo ten ruch ręki był taki jednoznaczny dosyć. Albo wręcz inaczej, wieloznaczny. No, może znaczyć wiele rzeczy. A może jego żona tam właśnie siedzi na siedzeniu obok, tylko jej nie widać, bo ma głowę gdzie indziej. Może nie ma ściętej głowy. Piechoty, nawet samochodu nie masz. Nie, dobra, koniec palenia, czas ścigania. Nikt nie trąbi? Czemu? Zatrąbię ja. Kilkakrotnie. Żeby ich wybić z rytmu. Przy starcie. Go! Znowu turbo. Pięknie, 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 pięknie. Nie, widzę, że to jest faktycznie chyba, że rzeczywiście przywilej hosta, że startuje się z pierwszej pozycji. Ale okej, póki co wyścig płaski. Czekam na tą antygrawitacyjną ścianę. No właśnie. Utrzymać pierwszą pozycję to jest zadanie priorytetowe, zadanie główne. A nie jakieś kurcze, żeby szybciej przejechać i teraz zmoczyć. Ale wziął, złapał to. Dobra. Spoko, spoko, spoko. Tamten też się zaplątał. Dobra, gdzieś tu będzie ta antygrawitacyjna ściana już na pewno. Chyba tu na dole, dokładnie. To trzeba zjechać w prawo, tak jest. No kurczę, za wolno piechol i za wcześnie. Shit. Ale dobra, dobra. Pełen bucik teraz. Tak, widziałem to w Inside Gaming. Dokładnie to. Kurde, fuck! Ale zmoczyłem. Ale masakrycznie to zmoczyłem. Straciłem parę cennych sekund i parę cennych metrów. O, shit. Dobra. Jest! Dobra! Udało się. Kurczę, no połowicznie. Shit. Dobra, kurczę, musiał być respawn. Tylko powiedzcie, że to jest no. Po drugiej stronie ściany, na szczęście. Dobra, mam nadzieję, że zanim tam dojadę do nich, to będzie dalej tłok. Jeżeli nikomu się nie uda, tak łatwo jak mi, za pierwszym razem, przejechać tej ściany. Dobra, ostry w prawo, piechol, ostry w prawo. Dobra. Nie jest źle. Teraz należy pamiętać, żeby tutaj nie wybić się z daleko teraz na tym. Bo to już jest tu. Dobra, zwolnij. Pięknie. Idealnie. Okej. Okay. Zapowiada się, kochani, pierwsze miejsce. Nie chcę krakać, ale jest dobra pasa. Jednak miesięczna przerwa w nagrywaniu. I też nagrywają GTA, bo w międzyczasie jeden dzień poświęciłem Destiny. Nagrałem dla was sporo materiałów z tej gry. No ale nie cieszą się tam popularnością, jak to jest GTA. Ale wracając już do GTA, okazuje się, że miesiąc przerwy może zrobić człowiekowi... może wyjść na lepsze. Kurde, ale checkpoint przejechał! Tak! Dobra, dokładnie. Pierwsze miejsce. Yeah! In your face, bitches! Nie, dobra. Ja bym miał włączony mikrofon, to w ich kierunku coś takiego bym na pewno nie powiedział. Mega niekulturalne zachowanie, no ale podyktowane emocjami. Wysokim ich stężeniem. Pierwsze miejsce. Jestem z ciebie dumny! Autentycznie! Oj, to nic to, koleś. Idziesz z Entorno, mimo tego, że kurczę, jedno z droższych aut to jednak no nie aż takie dobre się okazuje. Nie, no dobra, żartuję, bo zaraz się odezwę, wiecie w komentarzach, że nie, jak to niedobre, to, że nie umiesz jeździć, nie znaczy, że auto jest kiepskie, piechol, kurde, o co ci chodzi. No ale spójrz na tego gościa, jak jeździ, no coś mu nie idzie. Wybitnie mu nie idzie. Dobra, ale korzystając z okazji, że mam chwilkę, to zasięgnę łyczka wody na moje gardło po papierosie. A ten dalej, kurczę, myśli, że ma amfibię. Nie, no dobra, trzymam kciuki za niego, niech mu dobrze pójdzie. Bo musimy trochę czekać, ale go ktoś zepchnął! No i to jest kontaktowy, no i dobrze, wyżej!
Oj, tamtemu się udało, tamtemu się udało, tak jest. Ja miałem to samo, tylko że moje auto eksplodowało i ściągnąłem przypadkiem checkpoint jakoś. Tamten chyba tego nie zrobił, ale dobra. No, timer się włączył. Już niektórym się udało, dobra. Pozostaje potrzeba 20. No wyżej, no koleś, no możesz kontrolować w trakcie jazdy po ścianie. Możesz wjechać wyżej, jechać niżej, no tutaj do wyboru do koloru. Dobra, no w sumie masz trzy kierunki tylko, w jakich się możesz poruszać. Lewo, prawo albo prosto. Bo jak się zatrzymasz, to spadniesz. Aha, ten wyszedł po prostu. Aha, dobra. Ale kochani, kolejna wygrana na moim koncie. Jak tu się nie cieszyć? I to się nazywa odcinek zakończony w dobrym tonie. Wysoką nutą, cholera jasna. Dobra, pięknie. I wreszcie fryzura chociaż została. Super, naprawdę kolejny powód, żeby się cieszyć. I wygrane w zakładach. Czemu tak mało postawiłem? Shit. Ale dobra. Zakończmy to paluchem w górę, kochani. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Pozdro. Cześć. Hej. Ale kurde, wyskakiwać z paluchów, no.